regionu, bo Opolszczyzna słynie z ludzi, którzy szanują prawo i porządek. Myślę, że kontakty ze społecznością niemiecką tutaj mają znaczący wpływ, ale także dobra praca policji. Ja zwracam Państwa uwagę nie tylko na aspekt statystyczny, bo on jest taki bardzo powierzchowny. Oczywiście zawsze to są twarde dane, ale zwracam uwagę na społeczne badanie przestępczości. Takie polskie badanie przestępczości corocznie policja robi. Robi to poprzez podmiot zewnętrzny. Badamy 17 tysięcy respondentów, po 1000 w każdym województwie, pytając o ludzi, o oceny pracy policji, o skuteczność, o poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania itd. Opolszczyzna w tych badaniach jest na bardzo wysokich pozycjach. Ludzie mówią o tym, że czują się tu bezpiecznie, ludzie mówią o tym, że widują patrole, że dobrze oceniają jakość pracy samych policjantów. Myślę, że to dla nas jako policjantów, dla pana komendanta wojewódzkiego, szefów wszystkich jednostek tutaj w garnizonie, najbardziej istotne informacje. Oczywiście oni są zobowiązani całe spektrum tych ocen uwzględniać, czyli i statystykę, i badania społeczne, i tak budować programy, żeby jeszcze bardziej poprawiać poczucie bezpieczeństwa, bo przecież służymy dla ludzi, a nie dla